Edyta Nawrocka, witam Państwa 7 sierpnia. Zapraszam na serwis informacyjny. Ruszył remont ulicy Paderewskiego w dzielnicy Nowe Miasto. Na ulicy Sikorskiego pojawiły się kolejne utrudnienia w związku z remontem drugiej nitki tej drogi. Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Żwirki i Wigury do ulicy Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ulicy Piłsudskiego to kolejne zadanie w ramach programu Wałbrzych na Nowej Drodze, obejmującego modernizację wałbrzyskich dróg. Jest to wymiana na odcinku około 300 metrów nawierzchni. To były skargi wielu pacjentów, ponieważ tam jest szpital, kostka granitowa, która powodowała to, że nawet jeden samochód przejeżdżający w nocy robił duży hałas, więc planujemy tam nawierzchnię asfaltową. Nowe oświetlenie, znowu instalacje łącznie z przebudową tego skweru przy Piłsudskiego i z wykonaniem peronu, znowu ze względu na to, że jest tam szpital, więc chcielibyśmy te bariery architektoniczne możliwie zlikwidować, więc będzie peron umożliwiający wysiadanie z autobusu już bez barier. W związku z remontem tymczasowo przeniesiony został przystanek autobusowy kilkadziesiąt metrów niżej w kierunku Placu Górnika. Wyłączono z użytku jedno przejście dla pieszych, pojawiły się tymczasowe przejścia w pobliżu przystanku. Koszt inwestycji to około 2,5 miliona złotych, a zakończenie prac zaplanowano na połowę października. Rozpoczął się kolejny etap remontu ulicy Sikorskiego. Zamknięty został ruch na zachodniej nitce od skrzyżowania z ulicą Wysockiego do wiaduktu. Samochody poruszają się obecnie w dwóch kierunkach po wremontowanej części ulicy Sikorskiego. Organizacja ruchu wokół wiaduktu została bez zmian i nadal obowiązuje ruch kołowy. Jeżeli chodzi o samą realizację, to w zasadzie jesteśmy w terminie. Są tam pewne opóźnienia, jedne prace są trochę opóźnione, drugie przyspieszone. Nie planujemy zmiany, a więc na pewno w tym roku przejezdność we wszystkich kierunkach, łącznie z ulicą 1 Maja, która też oczywiście pod tym wiaduktem zostanie wyremontowana, łącznie z nowym oświetleniem, ze wszystkimi instalacjami. Koszt tej inwestycji to około 20 milionów złotych. Jak deklaruje wykonawca, droga ma być przejezdna jeszcze w grudniu tego roku. Mamy świetnie wyposażone sale, pełne sprzętu, ale brakuje wykwalifikowanych lekarzy, którzy mogliby je nadzorować, mówi ordynator oddziału pulmonologicznego w szpitalu imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, Alicja Szymczyk. Potrzeba przynajmniej 10 lekarzy, twierdzi Szymczyk. Oddział został otwarty na początku roku. W tej chwili wszystko działa pełną parą. Brakuje jednak lekarzy. Kontrakt pełen, zwielokrotniony, został od 1 stycznia 2014 roku. Jest on prawie trzykrotnie większy niż kontrakt z zeszłego roku. Należy zaznaczyć, że wiąże się to oczywiście z zamknięciem oddziału chorób płuc czy szpitala chorób płuc w Sokołowsku. W Sokołowska przeszły do nas pielęgniarki oraz salowe. Przeszło 9 pielęgniarek oraz 5 salowych i one od początku, od stycznia tu pracują, zresztą się świetnie sprawują. Oddział jest wyposażony w najlepszy sprzęt, jaki można sobie tylko wymarzyć. Zatrudnionych jest w sumie 47 osób, w tym 26 pielęgniarek, 12 salowych i zaledwie 6 lekarzy. Brakuje jeszcze 4. Od momentu rozbudowania oddziału został zatrudniony tylko jeden lekarz. Nabór ogłaszany jest co jakiś czas, jednak nie ma chętnych. Sytuacja wynika z tego, że w kraju brakuje pulmonologów. Lekarze nie zgłaszają się tutaj do pracy, mimo ogłoszeń, mimo naboru, mimo próśb, mimo wielu rozmów. I staramy się realizować ten zwielokrotniony kontrakt podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ilość przyjmowanych pacjentów co miesiąc jest większa. Oczywiście odbywa się to płynnie, bo 1 stycznia od razu nie przyjęłyśmy pacjentów na wszystkie łóżka. Ale w tej chwili można powiedzieć, że oddział pracuje pełną parą na wszystkich łóżkach. Najbardziej doskwiera nam niedobór, no niestety, lekarzy i z tym jest najtrudniej, dlatego że po prostu wykształconych pulmonologów nie ma. Czekamy, aż może przyjdą młodzi lekarze, którzy będą chcieli się tu u nas uczyć pulmonologii na tak nowoczesnym oddziale. Oddział powstał po to, by leczyć byłych górników. W tej chwili stanowią oni około 30% pacjentów. Nie jest to przeważająca liczba pacjentów i całe szczęście, dlatego że chorzy górnicy z pylicami płuc
Jest to ogromny problem taki medyczny, bo to są zawsze ciężkie przypadki kliniczne. To są pacjenci w ciężkim stanie, którzy opornie się leczą. Wolelibyśmy, żeby było ich jak najmniej, aczkolwiek wiemy, że wciąż duża rzesza jest tych górników z pylicą płuc na różnym etapie jej rozwoju, również na tym najmniejszym, to za parę lat oni będą również wymagali niestety naszej pomocy. Miejsc na oddziale jest 70, tym czterosobowy oddział nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Nie został on jednak w pełni uruchomiony ze względu na brak lekarzy. Rozpoczęło się także badanie nad polisomnografią, czyli zaburzeniami snu. Na oddziale zastosowano już pierwsze aparaty diagnozujące. Z każdym miesiącem pacjentów wymagających diagnostyki zaburzeń snu będzie coraz więcej, prognozuje ordynator Szymczyk. Nie ma możliwości, abyśmy nie dochodzili tego zobowiązania, mówi prezes spółki restrukturyzacji kopalń, który domaga się od gminy Wałbrzych odszkodowania i zwrotu ponad 20 milionów złotych. Spółka restrukturyzacji kopalń ma złożyć w najbliższym czasie wniosek o odszkodowanie w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Chodzi o roszczenia w kwocie ponad 5 milionów złotych nadpłaconego podatku i prawie 15 milionów złotych odsetek. Miasto płacić nie zabierze, mówi Anna Rzepska, asystentka prezydenta miasta Wałbrzycha. Stanowisko gminy Wałbrzych jest niezmienne, nie uznajemy tych roszczeń, uznajemy je za bezpodstawne, jednak szczegółową argumentację, jeśli chodzi o postępowanie, czy tę sprawę ze spółką restrukturyzacji kopalń, zachowujemy już na postępowanie przedsądowe. W ubiegłym roku prezydent Wałbrzycha Roman Szałomej twierdził, że jest to problem o charakterze rządowym i powinien być uregulowany ustawą. 20 milionów, których domaga się spółka plus wnioskowane obecnie odszkodowanie, to duża kwota jak na budżet Wałbrzycha. Dlatego miasto konsekwentnie odrzuca wszelkie roszczenia. Prezes spółki restrukturyzacji kopalń Marek Tokarz w rozmowie z naszymi dziennikarzami powiedział, że znany jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i po prostu trzeba go zrealizować. Gmina od kilku lat tego nie robi, dlatego sprawa zostanie rozwiązana na drodze cywilnej. Spółka nie ma narzędzia prawnego, by na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dopuścić do egzekucji komorniczej. Polskie prawo nie daje takiej możliwości, dlatego pozostaje uzyskanie odszkodowania na drodze cywilnej. Gmina nie była zainteresowana ugodą. Spółka należy do Skarbu Państwa, dlatego nie ma możliwości, aby nie dochodziła tego zobowiązania. Powołana przez starostę wałbrzyskiego komisja oszacowała wstępne straty, do jakich doszło w wyniku ulew, które przeszły nad powiatem wałbrzyskim w nocy z 30 na 31 lipca. Straty oszacowano wstępnie na 4 miliony złotych. Wprawdzie zapowiadano, że straty będziemy znali już w poniedziałek, jednak wszystko wskazuje na to, że służbom starosty szacowanie strat zajmie nieco więcej czasu. Nadal szacujemy straty po ulewnych deszczach, do których doszło na terenie powiatu wałbrzyskiego w nocy z 30 na 31 lipca. Już dziś jednak możemy powiedzieć, że wyniosły one około 4 milionów złotych. Uszkodzone zostały dwa mosty, m.in. w Sierpnicy i w Michałkowej, ale także drogi w Michałkowej, w Niedźwiedzicy i w Glinnie. Powiat wałbrzyski nie ma szczęścia do wakacyjnej pogody. W czerwcu zeszłego roku problemy z nadmiarem wody pojawiły się w miejscowościach Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Jaczków i Witków oraz w gminie Stare Bogaczowice. Już w najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich wielbicieli motoryzacji oraz starych samochodów, ale nie tylko, do Wałbrzyskiego Rynku. Od godziny 16 do godziny 18 odbędzie się u nas drugi międzynarodowy rajd pojazdów zabytkowych i będzie można zobaczyć niezwykle ciekawe maszyny, nie tylko samochody zabytkowe, ale również pojazdy militarne, a także motocykle. Na imprezie będzie można podziwiać blisko 100 załóg z wszystkich kategorii, nie tylko z Polski. Super impreza dla każdego, kto jest zainteresowany motoryzacją, samochodami oraz nietypowymi strojami, bowiem wiemy, iż załogi, które będą na wałbrzyskim rynku, będą też ubrane w stroje z epoki. Przewidujemy dla mieszkańców konkursy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Będzie również konkurs piękności dla każdej kategorii pojazdów. Tak więc wiele, wiele atrakcji i naprawdę świetna impreza. Zapraszamy od godziny 16 do 18 do Wałbrzyskiego Rynku. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.